Robert, normalnie o tej porze pytam Cię o wspomnienia z miejsca, w którym jesteśmy, ale tutaj tych wspomnień zbyt wielu nie ma, jeśli chodzi o Meksyk, chociaż jakieś są. Tak, mam na myśli małe. 2008 rok i Twoje urodziny. A tak, no nawet nie pamiętałem, żeby, wiedziałem, że to było 2008 lub 2007, nawet nie pamiętałem dokładnie. Tak, byłem tutaj na evencie dla BMW. Ogólnie były tutaj finały formuły BMW światowe i przyleciałem jako gość pojeździć różnymi autami. Bo to nie tylko bolid Formuły 1 był, prawda? Bolidem Formuły 1 chyba nie jeździłem. Jeździłem? Nie. Wydaje chyba. Mi się, że był. A możliwe. Tak? Tak, no tak. Był. No to był. Nie, bolid był, ale nie kojarzyłem, że wyjechałeś, wyjechałeś. Wiem, że jeździłem autem, które startowało w Le Mans z silnikiem BMW i to było... To mi jakby zapadło w pamięć, ponieważ tam była chyba V12 i całkiem fajnie się to kręciło. Ale jeśli chodzi o sam tor, coś to, no, miałeś tor szansę zapamiętać? No właśnie, bo to się zmienia cały czas. Tor był inny, tor był dużo krótszy, był jakby stara wersja toru. Także tutaj nie ma sensu nawet za dużo rozmawiać o nim, ponieważ nie za dużo pamiętam. Fakt jest taki, że przejechałem tutaj sporo okrążeń w ubiegłym roku na rowerze. Wykorzystałem bycie tutaj te parę dni na trening. Jakby nie było z reguły, żeby jeździć rowerem, to trzeba jechać w porządne góry na takich wysokościach, a tutaj po prostu wyjechałem sobie z boksów, z padoku i pojeździłem na rowerze. No tak, te kilka okrążeń więcej zawsze by się przydało, biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o Twój stan wiedzy. Sezon powoli zmierza do końca, no i my ciągle czekamy na te informacje, o których bardzo dużo się mówi w polskich mediach. Powiedz mi, na jakim etapie ta sytuacja jest? Sporo mówiłeś o tym w Warszawie przy okazji ostatniej wizyty. Nie tylko Ty się pojawiłeś w Warszawie, bo ponoć Günther Steiner również. Nie widziałem Günthera. Nie widziałeś? Nie spotkałeś? Nie było Cię w Warszawie wtedy. Byłeś troszkę nie wiem, później. Kiedy był Günther, także... Nie było szansy, żebyś... to nie było, tak? No to już Wy lepiej wiecie, kiedy był Günther, a kiedy ja byłem. No to no ja nie wiem, kiedy był, także... Opieramy się na źródłach nie do końca potwierdzonych. Na jakim etapie jesteś, jeśli chodzi o przyszły sezon i to, co może się wydarzyć, jeśli chodzi o Ciebie? Myślę, że w Polsce są pewne błędy robione, ponieważ... Ponieważ za wszelką cenę ludzie próbują mnie złączyć z pewnymi innymi osobami lub które tak naprawdę mogą być częścią mojego życia, ale nie muszą. Jego planu na przyszłość. Dokładnie. Dlatego myślę, że jako, że sytuacja jest, nie powiedziałbym, że jest skomplikowana, ale nie jest na pewno, są pewne rzeczy, które wymuszają jakby trochę więcej czasu i dogranie wszystkich szczegółów. I myślę, ile Ty czynnie uczestniczysz w tym procesie, który trwa? Ale zależy, w którym procesie. Mówię o procesie negocjacji. Czy to było tak, że porozmawialiście, Ty przedstawiłeś swoje oczekiwania i w tym momencie w rozmowach te Twoje oczekiwania po prostu funkcjonują i to się jakoś nie zmienia? Czy też są konsultacje na bieżąco? Ktoś czasem dzwoni, mówi: Robert, rozmawiamy o tym i o tym. To zależy, co sądzisz? Znaczy, to zależy o jakim planie mówimy i to nie jest tak, że na dzień dzisiejszy jest jeden plan i jedno rozwiązanie, ponieważ zawsze trzeba mieć plan B lub plan C. Gdyby wszystko było już jasne, to bym po prostu powiedział, że odpowiedział Wam, że już wiem, ale trzeba poczekać, bo trzeba poczekać. Mówisz o tym błędzie, który popełniamy, łącząc się już z określonymi podmiotami, ale tu pole działania, jeśli chodzi o Formułę 1, jest już naprawdę niewielkie, także nie jest trudno połączyć po prostu pewne elementy i pewne klocki. Czy Ty na tym ostatnim etapie sezonu będziesz się przyglądał pewnym elementom, które mogą się stać częścią Twojego planu jakoś baczniej, czy podchodzisz do tego zupełnie spokojnie i nie angażujesz się w to? Ja podchodzę dosyć spokojnie do tego, tym bardziej, że od początku mówię, że koncentruję się na tym, żeby się ścigać. Oczywiście ja słyszę zawsze temat mój wiążący się ze mną, moją osobę z Formułą 1 i nawet z rolami, które... O których nie słyszałeś. Nie, o których powiedziałem, że za bardzo mnie nie interesują, dopóki nie będę miał programu sportowego jakby zapiętego. Automatycznie, jeśli się chce łączyć pewne rzeczy, to jest więcej roboty i jest więcej jakby komplikacji, czy też więcej szczegółów trzeba obgadać.
Dlatego dopóki ja nie będę wiedział, nikt tego nie będzie wiedział. Także myślę, że po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzeba poczekać trochę i wszystkie rzeczy po prostu już zaskoczą w tą odpowiednią jakby w odpowiednie miejsce i wtedy będzie już z górki.